minęło. Do napisania tego felietonu skłoniła mnie sprawa Mariki, o której, wstyd się przyznać, wcześniej nie słyszałem. 10 sierpnia 2020 roku doszło do zamieszania podczas tzw. Marszu Równości w Poznaniu. Marika próbowała wyszarpać torbę w kolorach tęczy jednej z aktywistek LGBT. W następstwie tych wydarzeń została oskarżona o rozbój i próbę kradzieży torby oraz skazana w sierpniu 2021 roku na 3 lata bezwzględnego pozbawienia wolności. Wartość torby, której w końcu nie wyrwała, to około 15 zł. Marika rok spędziła w więzieniu. 15 lipca 2023 roku Zbigniew Ziobro poinformował, że uwzględnił wniosek o przerwie w karze zasądzonej wobec 24-latki, która wyszła już na wolność. Jest to możliwe ze względu na toczące się postępowanie o ułaskawienie. Dodał, że 50% gwałcicieli w Polsce uzyskuje w polskich sądach niższy wyrok niż miało to miejsce w przypadku Mariki. Pragnę zwrócić uwagę na czas. Od zdarzenia do skazania 12 miesięcy. A teraz po kolei. 18 miesięcy minęło od 21 grudnia 2021 roku, kiedy Sławomir Nowak został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym, obejmujących założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym, mającą na celu popełnianie przestępstw korupcyjnych i płatnej protekcji. 28 miesięcy minęło od 22 marca 2021 roku. Wówczas Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Wniosek dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Tomasz Grodzki był dyrektorem szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatorem tamtejszego oddziału chirurgii klatki piersiowej. 32 miesiące minęły od 8 grudnia 2020 roku. Wtedy to prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi zdrowia Sławomirowi Neumannowi w sprawie oszustw przy kontraktowaniu i realizacji usług medycznych z zakresu okulistyki w mazowieckim NFZ w latach 2012-2014. 9 miesięcy minęło od 3 lipca 2019 roku, kiedy to Prokuratura Krajowa przesłała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Gawłowskiemu. Wiceminister środowiska w rządzie PO-PSL miał przyjmować łapówki i pomagać w ustawianiu przetargów. Oskarżeniem objęto m.in. żonę byłego polityka Platformy i teściów jego pasierba. 71 miesięcy minęło od 8 września 2017 roku, kiedy Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, obecnie senatorowi Rzeczpospolitej Polskiej. To tylko 5 przykładów, a jest ich dużo więcej. Zwracam uwagę, że te sprawy nie znalazły jeszcze swojego rozstrzygnięcia. I Bóg raczy wiedzieć, kiedy i czy w ogóle to nastąpi. A w przypadku Mariki rok i po sprawie, i dziewczyna za kratkami. Zrobiłem takie małe resume, by znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje, że kiedy zwykły śmiertelnik wpadnie w tryby machiny wymiaru sprawiedliwości, to już po nim. A jak się jest wybrańcem, znalazłem 4 zasadnicze powody. Do oceny pozostawiam ich zasadność. Po pierwsze, kompleksowość spraw. Postępowania dotyczące polityków często są złożone. Wymagają dogłębnego zbadania dowodów, zeznań i dokumentów. Sprawy te mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie państwa i wymagają szczególnej uwagi ze strony sądu. Po drugie, nadużycie systemu prawnego. Czasami politycy mogą wykorzystywać różnego rodzaju taktyki prawne, aby opóźnić postępowanie i uniknąć odpowiedzialności. Może to obejmować wnoszenie wielu apelacji, przeciwianie się terminom rozpraw, a nawet zmianę zespołu adwokatów, co przyczynia się do opóźnień w procesie. Po trzecie, wysoka pozycja polityczna. Gdy postępowanie dotyczy ważnego polityka, może to wpłynąć na jego priorytet w systemie sądowniczym. Sąd może być bardziej skłonny do starannego analizowania każdego aspektu sprawy, aby uniknąć oskarżeń o stronniczość, co może wydłużyć czas postępowania.
Po czwarte, polityczny nacisk. Polityczne wpływy mogą wywrzeć presję na system sądowniczy w celu zwolnienia polityka z odpowiedzialności lub przedłużenia postępowania, co może mieć wpływ na czas trwania procesu. Minęło 8 lat, czyli 96 miesięcy, od kiedy trwa reforma wymiaru sprawiedliwości pod rządami Zjednoczonej Prawicy. I obrazem jest skazanie 24-letniej dzisiaj Mariki i bezkarność polityków opozycji. Zakończę przywołaniem Platona, który pisał: a szczyt niesprawiedliwości to uchodzić za sprawiedliwego, nie będąc nim.